Szanowni, poznaliśmy wzór skróconego mnożenia, tak zwany, na różnicę kwadratów. A mianowicie, jeżeli mamy takie wyrażenie x kwadrat minus y kwadrat, to można je przedstawić w postaci iloczynu x plus y razy x minus y. No i w tym filmie chciałbym przedstawić dwa przykłady zastosowania tego wzoru. Pomoże nam on uporządkować jakby rozumowanie i osiągnąć konkluzję, wynik. No i pierwszy przykład to jest takie twierdzenie, które chcemy udowodnić, mianowicie, że spośród wszystkich prostokątów o ustalonym obwodzie największe pole powierzchni ma kwadrat. No, pamiętamy, co to jest prostokąt, pamiętamy, co to jest pole powierzchni, a razy b, no a obwód to jest 2a plus 2b. No i pamiętamy, jakim szczególnym przykładem jest kwadrat. No to wtedy, kiedy oba te boki mają tę samą długość, pole powierzchni jest wtedy równe a kwadrat, a obwód równy jest 4a. No i wyobraźmy sobie, że mamy taki kwadrat, no i próbujemy go przekształcić, zdeformować tak, żeby powstał prostokąt. No, jeżeli wydłużamy ten bok, ten, który tutaj pokazuję, to wydłużamy na przykład o x, no to żeby obwód pozostał stały, bo taki jest warunek tego twierdzenia, takie jest założenie tego twierdzenia, żeby obwód pozostał stały, no to ten pionowy bok, wysokość, musimy skrócić o x, tak? No bo chodzi o to, żeby suma, tu jest podwojona suma podstawy i wysokości, no więc suma podstawy i wysokości musi być taka sama jak w tym przypadku. Tu była 2a, no i tutaj też musi być 2a, a a plus x dodać a minus x jest równe 2a. No i wtedy, i teraz możemy już policzyć pole powierzchni tego prostokąta. No, to jest a plus x razy a minus x i wracamy do tego naszego wzoru. To jest taka sama postać jak postać tutaj po prawej stronie, tylko że zamiast x jest a zamiast y jest x. Tak trochę zamieszania tu mamy. No ale to będzie a kwadrat minus x kwadrat. No ale niezależnie od tego, czy x jest dodatnie czy ujemne, to moglibyśmy skrócić tak naprawdę tę podstawę, a nie wydłużyć, to wtedy x byłby mniejszy od zera. To x kwadrat jest liczbą dodatnią, no i a kwadrat minus x kwadrat jest na pewno mniejsze niż a kwadrat, tak? Bo jeżeli od a kwadrat odejmiemy liczbę dodatnią, to na pewno odejmiemy mniejszą liczbę, no a kwadrat to jest pole powierzchni kwadratu. Innymi słowy, pole powierzchni każdego takiego prostokąta, którego obwód jest równy obwodowi kwadratu, musi być mniejsze od pola powierzchni tego kwadratu. No a drugie zadanie, które proponuję rozwiązać, brzmi w ten sposób: znaleźć liczby naturalne x i y takie, że x kwadrat minus y kwadrat równa się 7. No i znowu wychodzimy ze wzoru skróconego mnożenia i znowu przedstawiamy lewą stronę w postaci iloczynu. No a po prawej stronie mamy liczbę pierwszą. Liczbę pierwszą to znaczy taką, że w rozkładzie na czynniki pierwsze jest tylko ona sama, dzieli się tylko przez 1 i przez siebie samą. Natomiast jeśli x kwadrat minus y kwadrat równa się 7, no to x musi być liczba naturalna, większa równa 1, musi być większe od y. W takim razie oczywiście i x plus y i x minus y są także liczbami naturalnymi. Innymi słowy, musimy rozłożyć siódemkę na iloczyn czynników, no i oczywiście jeden z nich musi być równy 1, a drugi 7. I wiadomo, który ma być równy 1, ten mniejszy x minus y, a ten większy
musi być równy 7. No i mamy w związku z tym takie równania. No, pierwsze równanie to jest x minus y równa się 1, no i tylko chcielibyśmy ten y przerzucić na prawą stronę z przeciwnym znakiem i znowu robimy to przy pomocy naszego narzędzia, naszej wagi. Na razie na lewej szalce jest x minus y, a na prawej jest 1, no ale teraz dokładamy do tej wagi na obie szalki ten sam odważnik, takie same odważniki o wartości y, no to po lewej stronie na tej szalce wagi będzie x minus y plus y, czyli x, a po prawej będzie y plus 1. Innymi słowy, waga jest nadal w równowadze, bo była w równowadze i dołożyliśmy na obie szalki taki sam odważnik. W związku z tym otrzymujemy takie równanie. X równa się y plus 1. No i pora się przyzwyczaić do tego, że jak przenosimy jakąś liczbę czy niewiadomą, czy zmienną z jednej strony równania na drugą, to zmieniamy jej znak. No więc to jest pierwsze równanie, a drugie równanie jest takie, że ten drugi dodatni czynnik musi być równy 7. No i teraz tutaj możemy zamiast x postawić y plus 1 i wykonać te wszystkie obliczenia. Okaże się, że 2y równa się 6, czyli y równa się 3, a jeżeli x równa się y plus 1, no to x będzie równy 4 i rzeczywiście 4 do kwadratu minus 3 do kwadratu, 16 minus 9 równa się 7. I oczywiście takie same zadanie można powtórzyć tutaj z dowolną liczbą pierwszą po prawej stronie. Gdybyśmy chcieli, żeby po prawej stronie było 11, to pierwsze równanie się nie zmieni, bo ono mówi o tym, że ten mniejszy czynnik jest równy 1, a drugie równanie będzie teraz miało 11 po prawej stronie zamiast 7, czyli y będzie równy 5, a x będzie równy y plus 1, czyli 6. No i 6 kwadrat minus 5 kwadrat to jest 36, a tu błąd jest, minus 25. 36 minus 25 to jest 11. No i to wszystko. Wydaje mi się, że to takie krótkie wprowadzenie pokazuje, że to jest rzeczywiście dość przydatny wzór. W różnych sytuacjach pomaga uporządkować rozumowanie. Jego wykorzystanie pomaga uporządkować rozumowanie.